Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny vlog. Może oprawa tego vloga z tyłu nie jest zbyt atrakcyjna, ale no, mamy po prostu bardzo późny wieczór. Tym razem temat growy, o ocenianiu gier. Ogólnie, jak wydaje mi się, że powinny być oceniane gry, również jak waszym zdaniem powinny być oceniane. W końcu każdy vlog kierowany jest do was, zachęcając was oczywiście do wzięcia udziału w, powiedzmy, wymianie poglądów czy zdań. Do nagrania, moi drodzy, tego vloga zachęciła mnie, delikatnie mówiąc, zażarta dyskusja o ocenianiu gier prowadzona z pewnym bielakiem, do którego adnotacje macie gdzieś teraz na ekranie. Poszło o to, że moje materiały w większości składają się z dwóch części. Najpierw parę minut wręcz słodzenia o tym, jak gra jest fajna, jakie ma zalety i tak dalej, świetne feature'y, by potem przez kolejne parę minut gnoić ją za najmniejsze niedociągnięcia. No, taki styl, powiedzmy, ma swoje plusy i minusy, prawda? Wydaje mi się, że starając się przedstawić wam jakiś produkt, jakąś grę, jakiś tytuł, staram się pokazać go z po prostu dobrej strony i jasno dać potem do zrozumienia oglądającym, co może im się nie spodobać. W mojej ocenie większość kanałów o grach na polskim YouTubie, także tych dużych kanałów, przedstawia tytuły no, w formie bardzo stronniczej, słodzącej, jednostronnej. Słyszymy w 90% tylko o zaletach, o tym, jaka gra jest fajna, i tylko w 10% o drobniutkich wadach. Często w taki sposób są one przedstawione, by absolutnie nie urazić twórców czy no nie wiem kogo. Ja staram się jasno powiedzieć, co jest świetne, a co jest obrzydliwe. Najprościej mówiąc, szukam gry idealnej i od każdego tytułu oczekuję tego, że obrzydliwych wad czy nawet najmniejszych jakichś irytujących pierdółek nie będzie wcale. Oczywiście jest to praktycznie niemożliwe. Kolejna sprawa to to, jak w ogóle ocenia się gry. Cała masa osób często mówi, że gry z oceną poniżej 7 to krapy, syfy, niewarte tknięcia kijem. Coś w tym jest, prawda? Często czytając na przykład czasopisma czy, nie wiem, portale internetowe o grach, ciężko jest znaleźć oceny poniżej 7, a jak już jest 6,5, to już wiadomo, że gra jest bardzo słaba. Ja też się przyznam, jasno i oczywiście bez bicia, że ta moda na ocenianie gier w skali od 5 do 10 gdzieś we mnie też siedzi. We łbie. To fakt, też tak trochę oceniam gry. Jest to coś, co ciężko po prostu wyjaśnić, czemu tak jest, a nie inaczej. Niektóre portale czy niektóre osoby stosują skalę 1 do 5, no to już jest, powiedzmy, troszeczkę bardziej trafne, jednak ten vlog nie tylko będzie o tym, jak oceniane są gry na portalach czy na YouTubie, ale o tym, jak to troszeczkę zmienić. I tutaj pytanie oraz propozycja do was. Jak waszym zdaniem najlepiej oceniać gry? W jakiej skali albo ogółem w jaki sposób? Jak chcielibyście to widzieć? No, na przykład na moim kanale, prawda? Co powinienem zmienić w tej swojej ocenie? No, ja oczywiście prezentuję, jak mówiłem, największe zalety, potem największe wady tej gry, ale tak, żeby podsumować cały materiał, osobiście mam pewien plan. Przez ostatnie na przykład półtorej minuty materiału, żeby oczywiście nie zanudzać widza tym, co mam na myśli, kiedy jest podsumowanie, to chciałbym stworzyć taką planszę. Wyglądałoby to tak, że po prawej mielibyście na przykład kamerkę, pod tym okienko z logo gry, czy na przykład z resztą materiału, to co tam w tle jest, datę publikacji, klipu, bo to jest ważne, że wrażenia są z danego okresu czasu, czy z danej daty, że tak powiem, a po prawej kilkanaście takich, nie wiem, kafelków czy paseczków od czerwonego do zielonego, symbolizujące, jak bardzo, pod jakim względem gra była dla mnie dobra. Unikniemy wtedy oceniania w stylu X na 10, prawda? A dostaniemy po prostu moje wrażenia wyrażone skalą, powiedzmy, pod 10 aspektami, tam grafika, fabuła, jakość, cena, bla 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 i takie tam inne rzeczy. Jeżeli ktoś z was, moi drodzy, zajmuje się grafiką i chciałby zaproponować jakieś takie tło pod końcówkę materiału, to naprawdę zapraszam pod Skype'a czy Facebooka, linki znajdziecie w opisie. Oczywiście na Facebooku znajdziecie też wiele innych rzeczy, o których nie wspominam, na przykład na kanale. Ja nie lubię spamować na YouTubie. Wolę wam przedstawić jakieś rzeczy czy nowości związane z kanałem, moje jakieś plany na Facebooku po prostu. Okej.
Dalej, problematyczne jest też, moi drodzy, samo ocenianie gier na przykład indie, czy produkcji w okresie bety albo alfy. Takie gry mogą się zmienić w ciągu miesięcy albo w ciągu roku, przez co no, jakieś wyrażenia nie są adekwatne do tego, co gra oferuje w aktualnej formie. Bardzo często pojawiają się komentarze pod moimi starymi materiałami, czy testowałem grę w nowej wersji. Ja mam takie podejście, że kiedy testuję grę, to prezentuję swoje wrażenia i najczęściej do takiej gry już nie wracam, chyba że naprawdę jest to gra wybitna, że tak powiem, i zachęci mnie od razu do powrotu po jakimś czasie. Sami wiecie też, dziś no, może, wiecie co? Dzisiaj nie robi się gier, praktycznie. Dziś obiecuje się, że kiedyś się tą grę skończy. Obiecuje się, że kiedyś zostanie ona wydana w pełni. Najpierw mamy alfę, betę i dopiero po jakimś czasie mamy niby premierę. Kiedyś były dema, dziś są beta testy. W sumie to nawet nie są już beta testy gier, a marketing, promocja, hype, budowanie jakiejś, nawet nie marki, budowanie jakiegoś zainteresowania. Beta testy już parę lat temu przestały być testami służącymi do likwidacji błędów. Ja jeszcze pamiętam, że za czasów świetności gier, że tak powiem, czyli tam wczesne lata, powiedzmy 2005 rok, pojawiały się takie pierwsze poważne beta testy. Jak ktoś dostał się do jakichś beta testów jakiejś gry, to był kimś naprawdę mega wyróżnionym. Dzisiaj beta testy są dla wszystkich. Wiele osób nie zgadza się z ocenianiem gier w fazie alfa albo beta. Ja stoję tutaj naprzeciw i mówię śmiało. Tak, będę oceniać gry w fazie alfa lub beta i będę wystawiać im jakiś ranking, jakieś swoje wrażenia w formie oceny. Skoro twórcy gier wydają albo niedorobione i zbugowane gry w dniu premiery, albo robią sobie beta testy trwające naprawdę lata czasami, to ja mogę sobie bez problemu pozwolić na ich ocenianie, nim im w końcu zechce się zrobić premierę. Okres bety, jak mówiłem, służy marketingowi, moi drodzy. To tak jakbyście, nie wiem, szli do sklepu kupić telewizor, możecie już za niego zapłacić w przedpremierze czy w zamówieniu, ale możecie go używać jedynie w sklepie na miejscu, a nie w domu. Nie możecie go zabrać do domu i ocenić. Nie, moi drodzy, ja przyjdę do tego sklepu, obejrzę ten telewizor i powiem wprost sprzedawcy, że albo warto go kupić i go kupię, albo że jest syfny i niech się wypcha. Wydaje mi się, że społeczność graczy oraz społeczności oceniające gry, tam portale internetowe, YouTube, YouTuberzy też, powinni się w końcu obudzić i zacząć jasno oceniać wersje przedpremierowe, wersje alfa i beta, jako pełnoprawne oceny. Skoro twórcy gier nie potrafią zrobić wprost pełnej wersji i dać możliwość darmowych testów do, powiedzmy tam, nie wiem, któregoś poziomu, jeżeli to jest jakaś gra MMO, czy coś, to po prostu w finalnej edycji nie dają nam żadnej możliwości darmowego potestowania gry pozbawionej błędów, no to ja sądzę, że bez problemu powinniśmy mieć pełne prawo do oceniania wersji beta od razu, na miejscu, nie z jakimiś poprawkami za miesiąc czy za dwa. Wydaje mi się, że również ja sam jako YouTuber czy jako prezenter gier jakoś powinienem ustandaryzować, że tak powiem dziwnym słowem, swoje oceny, biorąc pod uwagę kilka głównych punktów w finalnej ocenie, przykładowo pomysł, czy jest oryginalny, czy jest jakiś nowy, czy wprowadza coś nowego do gatunku, czy wprowadza jakieś nowe elementy, na przykład graficzne, czy posiada moc uzależniającą, niezależną od błędów, czy niedoróbek. Są takie gry, które niby są niedorobione, mają jakieś tam błędy, czy irytują jakimiś rozwiązaniami, ale mają i tak niesamowicie wielką moc uzależniającą. I to wydaje mi się, że powinna być jedna z głównych elementów takiej oceny niezależnej od X na 10. To jak mówiłem, chyba zainwestuję w takie graficzne podsumowanie na koniec materiału, które będzie pokazywać moc, że tak powiem, moich wrażeń pod kątem przykładowo jakichś 15 najważniejszych aspektów, które wydają się być podstawą do oceny, prawda? No cóż, to by było na tyle z tego vloga. Macie system komentarzy. Zapraszam Was do wymiany poglądów na temat ogólnych ocen gier, na przykład w internecie. Czy warto oceniać gry indie, czy warto oceniać wersję alfa, beta, jak te gry powinny być oceniane, czy powinny być jakieś, że tak powiem, bonusy dla gier, które są amatorskie i tak dalej. Jeżeli macie jakieś propozycje co do ocen tego, jak powinna wyglądać moja ocena na koniec jakiejś recenzji, możecie to napisać. Cóż, tyle.